Siemano kolano, nie wiem, tak się wita Wojan. Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. No jak to tradycyjnie każdego dnia i dzisiaj przychodzi ten dzień. Przyszedł ten dzień, widzowie, ten jeden niepowtarzalny dzień, w którym ma po prostu, musiał on przyjść po prostu, musiał on przyjść. Ten dzień nazywa się, trzeba się w końcu ogarnąć. W Minecraft oczywiście. Dlatego ja mam zamiar się dzisiaj ogarnąć i mi się to nie podoba, to tak nie może wyglądać. Tutaj musi się zacząć więcej dziać, tu po prostu musi to ożyć. Tu się niewiele rzeczy zmienia, musi się wiele rzeczy zmienić, trzeba aż wiele rzeczy pobudować. I wiecie co, ja na przykład uważam, że, patrzcie, widzicie gdzieś tutaj melony? Czy widzicie gdzieś tutaj melony w okolicy? Patrzcie, ja wam tak polecę, żebyście widzieli tu. Dobra, są melony, zapomniałem, że ja mam przed domem melony, ale ogólnie nie ma tutaj melonów, nie ma fabryki melonów, a powinny być na przykład melony. Tam jakieś dynie stoją. Tam jest jakieś pole, ale mało użytkowane. Trzeba zrobić więcej pól, żeby tu po prostu więcej się działo. Ale nie tylko pola, ponieważ jeszcze masę innych rzeczy. Ja ogólnie w tym momencie chciałem powiedzieć, że rozpoczynam moment kulminacyjny, tak zwany. Moment kulminacyjny, zaczynam w tym momencie wielką przemianę. I ja w tym momencie siadam i ja mam zamiar tutaj bardzo zmienić wiele na Palionowie. W sensie mam zamiar troszkę pobudować. Zanim jednak to, bo słuchajcie, ja będę potrzebował dzisiaj nasiona do arbuzów, a ja totalnie nie mam, ponieważ chciałbym pierwszą rzecz zrobić, to posadzić arbuz. Oczywiście zrobimy sobie więcej, mam nadzieję, ale pierwsza rzecz, którą chcę zrobić, to posadzić arbuzy, czyli potrzebujemy nasiona. Wydaje mi się, że najłatwiej te nasiona zdobędę idąc tutaj do tych villagerów, bo myślę, że u nich mogę sobie coś takiego ogarnąć. Męczy mnie chodzenie tutaj do nich w ten sposób, więc ja muszę zrobić jakieś inne wyjście. Na przykład tutaj zrobić sobie tak na wprost. O, nawet może być tu. Czy nie? Czy tak nasion? A dobra, w sumie patrzcie, robimy tak. O, idealnie. I to jest nawet zakamuflowane, dobra, mamy przejść. Kurde, co tu robi? Oj, co tu się stało? Szczypson, wziąłem 7 książek z naprawą, muszę być najsilniejszy, oddam ci jak będę miał hajs. Nie wiem, czyje to jest totalnie, ale okej. Ktoś tutaj mi żarcie zostawił. No dobrze. Okej, dobra. Nie wiem, kto to jest, ale ktoś mi się tu włamał. Skąd ktoś wiedział w ogóle, że ja tutaj coś takiego mam? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale już nieważne, dobra, olać to na razie. To jeżeli wziął sobie naprawę, no nie, dobra, trudno, już nie. Czemu tu jest otwarte? Dobra, nie wiem, kto tutaj był, nieważne, dobra, ogarnijmy sobie te nasiona. No nie, stąd nie wyjdę teraz tu, tak, o, dobra. Ogarnijmy sobie nasiona, czy tu są nasiona, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu też, ej, czy ja mam jakiegoś ziomka z nasionami w ogóle? Tu powinny, a nie, nie ma. O kurde, to ja nie mam żadnego ziomka z nasionami, a ja mam tu może jakieś arbuzy? Nie mam żadnych arbuzów, ale lipa totalna, dobra. No trudno, w takim razie musimy sobie ogarnąć arbuzy z tego, co ja mam przed domem. No trudno, zbierzemy te arbuzy, później sobie je tam oddamy, ale... Aha, jeszcze muszę zabrać sobie drewno, ponieważ chciałem zrobić tutaj tak, o. Bierzemy to drewno, bierzemy wiadro, potrzebuję, wiadro, dajcie mi wiadro, świetnie. Jedno starczy mi, może jak tu będzie jeszcze jedno, to zabiorę. Możemy sobie zrobić, dobra, no to zróbmy sobie wiadro. Czemu nie? Chociaż wydaje mi się, że gdzieś powinienem mieć ogólnie wiadro, ale dobra, niech jest. Może tu? Nie. A, mogę tu użyć te diaksy. No, właśnie, idealnie, dobra, i teraz tak, ogarniamy sobie arbuza, więc weźmy sobie. O kurde, jak ja tu rozwalam, to od razu się... No tak, zapomniałem, że to tak działa. Dobra, zróbmy sobie jak najwięcej nasion. Czy jestem w stanie z tego zrobić? Dobra, nieważne, zróbmy może najpierw to pole. Ja ogólnie myślałem na tym, gdzie to pole zrobić i wydaje mi się, że tu jest idealne miejsce, patrzcie, w tym miejscu. Tutaj, tu robię to pole, tu jest to po prostu, nie pytajcie dlaczego, ale wybrałem to miejsce, moim zdaniem jest idealne. Znowu nie mam łopaty, nie wiem gdzie ja mam tą łopatę, naprawdę. Ja zrobiłem sobie kiedyś łopatę w Minecrafcie i ją zgubiłem, nie wiem gdzie ona jest totalnie, zapodziała się w nie wiem gdzie się zapodziała, po prostu w biegu życia, zniknęła. Zniknęła gdzieś niestety, dobra, zwierzmy sobie dirta. Może nam się przydać dzisiaj jeszcze. Aha, motyka nam się też przyda. I łopata, dobra, zróbmy tak, weźmy to. Weźmy patyki. O, mamy motykę, to nawet motyki nie muszę robić, to tylko łopatę, no to kit. To idealnie mi starczy, to żelazno. Ta żelazna. Czy ja tu coś mam ciekawego? Nie mam, dobra, lecimy. Zróbmy to pole, wydaje mi się, że to pole będzie git i może nam tutaj naprawdę bardzo fajnie urozmaicić coś i w ogóle więcej chciałbym porobić takich różnych rzeczy. No i w ogóle właśnie, widzowie, beacon! Żaden beacon nie jest postawiony jeszcze na Palionowie, a to już my tutaj ile gramy, ani jeszcze nikt nie zrobił beaconu, więc ja oczywiście już w tym momencie informuję, że biorę się za to i postaram się uzbierać jak najwięcej żelaza i wszystkiego tak, żeby jak najszybciej tego beacona postawić, bo to tak być nie może, że tutaj beaconu dalej nie mamy. To jest w ogóle smutne, to jest smutne, że my dalej go nie mamy. Dobra, postawmy tak.
I teraz tutaj robimy z drewna, robimy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, coś takiego. Tu będzie szło jeszcze w tą stronę, więc musimy to rozwalić. Zaraz policzymy na ile to, na jak długo to będzie iść, ale tu musi być tak. Dobra. I zrobimy takie pole, jak jest normalnie na tym. Normalnie w wioskach, czyli tu przez środek idzie woda. Tutaj raz, dwa, trzy. Dobra, zróbmy tutaj do tyle w sumie. To jest, do tyle jest git tutaj, tak? Ogarnimy sobie dirta, dirt tutaj, idealnie. Dobra, i tu musi być raz, dwa, woda, bo tutaj musi też być dirt. Tu jest raz, dwa, czyli tu musi być o jeszcze jedno dalej i tutaj będzie iść w tą stronę. Dobra, tak to musi wyglądać to pole, więc zróbmy sobie je bardzo szybko. Dobra, udało mi się prawie to zrobić na najszybszym tempie. Dobra, i tu stawiamy znowu dirta. Dobra, jest świetnie. I teraz tak, wodę potrzebujemy. Idziemy po wodę. Wodę mamy akurat blisko, więc git. Szybko tu, bo nie dolecę tam. Dobra, weźmiemy dwie wody. Dobra, świetnie. Lecimy. Ej, mi się podoba to. Mi się podoba. Wydaje mi się, że to jest idealne miejsce. Chcę więcej zrobić tych pól też ogólnie, żeby mieć duży wybór w tych arbuzach. Ale to wszystko w swoim czasie. Dobra, tu dajmy. I teraz możemy stąd zabrać tu. I teraz to możemy w ten sposób rozleć, żeby było na maksa. Dobra, jest git. I zróbmy tutaj całe to pole. Tu zrobimy tylko i wyłącznie arbuzy, dynie zrobimy w innym miejscu. Aczkolwiek myślałem też nad zrobieniem farmy arbuzów ogólnie, ponieważ na tym da się naprawdę niezły biznes zrobić, jeśli chodzi o villagerów, ale już mi się wydaje, że ja nie potrzebuję tych emeraldów wszystkich, już jesteśmy na takim etapie gry, że już naprawdę już nie ma znaczenia, nie mają znaczenia totalnie te emeraldy, nie ma znaczenia diaksy. Ja już dla mnie teraz ma znaczenie, żeby to wszystko działało tak jak należy. Ej, skończyły mi się te, wszystkie zużyłem. Ale jazda bez trzymanki. Dobra, czy ja chcę coś wyrosnąć? Ja bym może chciał, bo ja mam troszkę tych kości, myślę. Więc możemy te kości wykorzystać, żeby tutaj coś zrobić. Chociaż ja tych kości... coś tam miałem, ale niewiele. Dobra, zobaczmy ile mam kości. Tu widziałem kość, mamy dwie. Zobaczmy tutaj. Łoje, dobra, mam ich sporo. Dobra, robimy to. Idziemy to rozrosnąć to wszystko, żeby po prostu jak najszybciej wyrosły nam te arbuzy, bo musimy tu uzupełnić dziurę, którą mamy. Aczkolwiek mógłbym zrobić... A nie, chcę tutaj arbuzy, one tu fajnie wyglądały. Nie będę robić tutaj przejścia. Dobra, zróbmy tak, nasadźmy to wszystko. Dobra, tu. Ej, jak ja to zwaliłem. O jeny. Przecież te arbuzy nie wyrosną. Co ja tu zapodałem za niezły cyrk? Ale jazda. No nie no, tu nie może być w ogóle. Tu, tu i tu nie może być. Tak samo z tej strony, tutaj trzeba roz... Ojejku, co ja robię. Tu trzeba zrobić tak. I tu wszystko trzeba rozwalić te. Tutaj nie może być tych, bo one muszą wyrosnąć gdzieś. I tu w ogóle to nie to, tylko normalne te muszą być. Ale zwaliłem teraz i zapomniałem, jak arbuzy rosną. Ale jazda. Dobrze, no taki... No lekki fail, nie? Przepraszam widzowie, no czasem... Ja jestem troszkę chory, nie będę ukrywał. Dlatego też obiecałem, że się będzie odcinek, ale nie mam tutaj, że tak powiem... Dzisiaj nie byłem w stanie tutaj być, żeby zrobić coś więcej. Jestem zmęczony troszkę i uznałem, że zrobię takie rzeczy tutaj, wiecie, pokombinuję z tym palionowym, żeby to jakoś ulepszyć. Dobra, czyli musimy to teraz rozrosnąć. Tutaj, o, Milka już dołączyła na serwer. Dobrze, tutaj robimy tak, okej. Okay. Tutaj jedno po drugim, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, jak nam to za... Jest, wyrosnął od razu, ale fajnie. Dobra, bierzemy to. Git i teraz tu rośniemy. Niech to wyrośnie wszystko, chcemy to jak najszybciej, żeby to rosło. Czemu ja to aha, bo ja nie mam, ja to muszę siliktaczem kopać, żeby to się chyba zrobiło normalnie. Jak mi się wydaje. Dobra, dobra. Dobra, jak w to klikam, to się nic nie zmienia z tym jakby, nie? Ej, czy to jest... Czy to może się wyrosnąć w tą stronę, czy to zawsze rośnie w jakąś konkretną? Że to jest nachylone tak w tą? Dobra, nie wiem, szczerze. Ale dobra, niech sobie tu tak jest. O, Emilia. Dzień. Ojku. Dzień. Kurczę, zminimalizowałem za Minecrafta. Dzień. Dobry. Nie żyj już, bo widzowie, ja tutaj ten. Haj, co tam? Dobra, Emilia nam przyszła tutaj podopingować. Postawiam sobie tu pochodnie. O, kolejny arbuzik, fajnie. Ja tu mam siktacza, nie mam siktacza. Tutaj też nie mam. Na czym się miałem siktaczka? Spoko, spoko. To dobrze. Fajne pole. A zrobiłem. Zrobiłem se pole arbuzów. Fajne. No i git. No to cieszę się, że jej się podoba. Jak się robi? Czy ja jestem w stanie z tego zrobić ten? Oglądam właśnie twój film. O, to bardzo miłe.
a like zostawiony. Właśnie widzowie, czy wy zostawiliście już lajka? Tak? Dzięki. Idę spać, pa. Pa. Ale rozmowa na poziomie. Dobra, zbierzmy tutaj, zróbmy crafting, bo ja szukałem tu craftingu, ale ja tu chyba nigdzie nie mam craftingu. Czy z tego da się zrobić? Da się, dobra. To dobrze, czyli nie musimy zbierać tego sticktaczem. To git. Dobra, Emilia poszła spać. O kurczę, czy ja też mam iść spać? Dobra, no to idziemy spać w takim razie. Szybko tutaj wylądujmy. Okej, okay, i idziemy w Kimę, tak, żeby był dzień. Uwaga, idziemy spać. Co jest? Jak mam monstery tutaj? Jak to jest możliwe? Gdzie? Wskażcie mi, gdzie one są. Gdzie? Halo? Gdzie są te monstery? Ja chcę iść spać. Chcę iść spać, bo mogę teraz. Ej, to jest... Mnie to tak denerwuje. Nie, no to jest niemożliwe. Jest tu gdzieś na dole? Czy co? Nie ma tu monstera. Co jest grane? Dlaczego mi tutaj takie rzeczy się dzieją? Nie lubię tego. O kurde, gdzie ja to postawiłem? Nie tak to miało wyglądać. Dobra, tu. Mogę? Nie, no monstery są blisko. Nie wytrzymam. Nie wiem, gdzie są te monstery. Patrzcie, teraz przedstawię to łóżko tu. Tu też są monstery. Dobra, słyszę tego ziomka. On jest na górze. Idę po niego. Idę go naklepać za to, że mi tutaj mój święty spokój narusza. Gdzie jesteś? Słyszałem cię tu. No gdzie on jest? Nie, no był tu gdzieś. No nie. Dobra, no nie pójdę spać. Nie pójdę spać przez tego śmiecia najmniejszego. Dobrze, widzowie, nie uwierzycie. Nie uwierzycie, gdzie jest szkielet. W jakim miejscu się zrespił. Uwaga. Widzicie to? Jakie znalazł sobie miejsce? Kurde, co to ma być? To jest nienormalne. Mi się tu nigdy nic nie respiło. Czemu nagle tu się coś zrespiło? Zamurujmy to, żeby tutaj już nic nigdy nie pojawiło się. I teraz jesteśmy, że tak powiem, bezpieczni. Możemy iść spać? Nie możemy oczywiście, bo tak długo go szukałem, że już się zrobił dzień. No oczywiście. Oczywiście, że już się zrobił dzień, bo dlaczego by nie? Już jest oczywiście. Masakra, tak długo go szukałem, ale może mi jakieś arbuzy wyrosły. Jest jeden arbuz, jest, ale ta produkcja nie jest jakaś szybka. Będzie trzeba więcej tych arbuzów, ale dobra, to już jest coś. Jak wydaje mi się, że jak one tu podrosną sobie i tak dalej, jak zrobimy więcej tych pól, to będzie coś spoko, jak mi się wydaje. Ogólnie to chciałbym więcej rzeczy porobić, takich jak właśnie tego beacon i tak dalej, więc tym wszystkim się oczywiście zajmiemy za niedługo. Ja bym, widzowie, ja w tym momencie, tak jak powiedziałem, chcę rozpocząć taki okres, w którym będę dużo budować na tym palionowie, zrobić takich rzeczy, takich może małych, ale które tutaj nam, że tak powiem, urozmaicą cały serwer, więc jeżeli macie jakiś pomysł, co mógłbym zbudować, to koniecznie dajcie znać w komentarzu i napiszcie mi jakąś propozycję, a ja wtedy postaram się to zbudować w następnym odcinku. Na dzisiaj skończę, ponieważ mam katar, więc przepraszam, ale dzisiaj nic większego, że tak powiem, nie byłem w stanie zrobić, bo jest mi mega ciężko oddychać w ogóle. Mam nadzieję, że wyzdrowieję i wrócę do was ze zdwojoną siłą. Tyle, trzymajcie się, pozdro, elu!